tym, co robi Kaśka, w tym dziele marzenia stają się rzeczywistością. Tak? No to jest bardzo ciekawe, Andrzej, tak? Ja wiem, dlatego tu jesteśmy i się kłócimy. Chodzi mi o taką rzecz, że jak ona robi, wiesz, na przykład na tej fasadzie Kunsthalle robi to diwę, potem robi kastrata, striptease w tym Drag Queen Club w Berlinie Zachodnim, w Berlinie, przepraszam, to ona to robi w technice Instagramu. Rozumiesz? Bo ja sobie, ja tego nie wymyśliłem, ja dopiero to wyczułem, jak Hania mi o tym powiedziała, że to jest bardzo podobny model filmowania, taki pokazujący jakby osobę w różnych przetworzeniach. Bo ja od tego wychodzę w Instagramie, nie od tego, o czym ty mówisz, że to jest głównie po to, żeby pokazać, że się, wiesz, że się ma psa, albo wiesz, kapelusz, albo sobie obraz powiesisz, tylko po to, żeby ludzie uwierzyli, że możesz być, wiesz, w 100 miejscach naraz i grać różne role. U niej jest ta, u Kaśki jest ta ekspozycja cielesna, związana z ryzykiem, na przykład wejście do łaźni męskiej. To jest wystawianie się na ryzyko linczu, tak? Takiego fizycznego linczu. Ale lincz symboliczny w internecie istnieje. On czasami jest groźniejszy i wiesz, ekshibicjoniści jeszcze póki co nie są klasyfikowani jako ludzie z zaburzeniami. To nie jest jednostka chorobowa, medyczna. Ale tylko ci, co się w realu odsłaniają. No nie mów mi, że facet, który się przede mną w metrze odsłania, nie jest jednostką chorobową. Nie, nie jest. Ekshibicjonizm jest zjawiskiem, którego... To jest bardzo ciekawe. Nie, ale to jest fakt. To jest fakt, bo chodzi o to, że ekshibicjonizm nie możesz nigdy pokazać granicy, tak jak nie możesz pokazać granicy życia. Bo każdy przez ekshibicjonizm rozumie coś innego. Rozumiesz? No myślę o ekshibicjonizmie, w sensie odsłaniania swojego ciała w miejscach publicznych. No to jest, to tak, to jest... Myślę o emocjonalne. Ale to nie jest jednostka chorobowa. Historia sztuki to jest literatura i to jest piękna interpretacja, jedna z wielu. Równie dobrze można by było na przykład napisać o tym, jak komercyjny nudny jest i tak rzadko używany i jak się różni od sztuki, tak jak i można było powiedzieć, że te kadry i to przywołuje. Jest to na pewno... Fajny koncept na wiesz, tekst i na pewne spojrzenie kogoś. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że u Kaśki jest ten taki, no właśnie taki pre-instagramowy, taki model myślenia o tych kolejnych kreacjach, rozumiesz? Bo zauważ, że ten film, znasz oczywiście ten film, no on się składa z bardzo wielu segmentów, niezbyt długich, w którym ona za każdym razem jest kimś innym. To się łączy, wiesz, z tą barokową tradycją, że wiesz, kobiety grały facetów, wiesz, Achillesa zawsze grała kobieta. Mężczyźni to przeważnie byli, wiesz, grani przez kastratów. Często kobiety też były grane przez kastratów. To jest bardzo ciekawe. Więc ja nazywam ten okres w twórczości Kaś barokowy, bo tam się, ona się bez przerwy zmienia w kogoś innego. I dlatego Hania wpadła na ten koncept z tego Instagramu. No bo to jest łudzące, takie efektowne porównanie, które mówię, że można pięknie napisać i ja nie mówię, że to jest złe, tylko jest jakby taką interpretacją, która się nasuwa na poziomie obrazów, czy tego, jak funkcjonuje kultura. Ten film Kaśki Bledze nie są z lat 70. przed internetem, tylko są w trakcie, kiedy ten internet jest. I to, czym one się różnią, są pewnym pogłębieniem, tym całym kulturowym backgroundem, który w tym jest. W Instagramie tak naprawdę, gdyby Kaśka teraz włączyła live'a i jakby właściwie zobaczylibyśmy, kto tu siedzi, być może to by było coś takiego, ten poziom zainteresowania. To, żeby się przebrała, no mogłaby się przebrać, ale wcale by nie musiała, bo dużo bardziej by ludzi interesowała, że przeszła po mieszkaniu, pokazała łazienkę, spuściła wodę, powiedziała, a tu teraz do mnie przyszli ci, teraz właśnie tutaj jesteśmy. I nagle się ludzie by zaczęli... To by była ta atrakcja. To, co ona robi, ona konstruuje wypowiedź, ma świadomość, opowiada o czymś, to też jest część narracji. Tego wszystkiego ci nadawacze nie mają, więc jakby... Nie powinniśmy użyć takiego pojęcia jak zewnętrzny i wewnętrzny, wiesz? Nie, ale to nie jest prawda. Ale bo że Instagram jest tylko zewnętrznością, jak gdyby. Dla mnie to jest powierzchnia tak naprawdę. Pływanie po czymś tak bez żadnego wnikania. To się zgodzę z Karolem, że to, co robi Kaśka, przetwarza różne kody, rzeczy, które nas, nie wiem, wkurzają, denerwują, albo ich nie widzimy, bo mamy tak to zaabsorbowane po prostu kulturowo, a tego Instagram nie przetwarza, bo Instagram dla mnie klonuje. To jest dla mnie klonowanie tak naprawdę. No właśnie nie jest klonowanie, odwrotnie. Poza tym, co mówi tutaj akurat, wiesz, w sensie sztuki wystawiania, to nie jest klonowanie? No oczywiście klonowanie to jest tworzenie identycznych, wiesz, obiektów. No podobnych nawet. Tak, tak. Nie, bardziej chodzi, że zasięg, że komunikowanie. Nie, no, to jest nie ale wiesz, bo ty używasz dwóch argumentów naraz. Używasz takiego argumentu strukturalnego,
który mi się podoba, a potem przechodzisz w ocenę, rozumiesz? Mówisz, że wiesz, na Instagramie są jakieś nudziary, które opowiadają o tym. Ale żeby pokazać konkretne przykłady, tak, i zaburzyć też tą skalę, bo naprawdę uważam, że mówienie o tym, że jest kino artystyczne, komercyjne i w ogóle ale medium filmu... Ale ja w ogóle filmu... nie używam tych kryteriów, mnie to guzik obchodzi. Ja chcę powiedzieć coś innego, że to, co zrobiła Kaśka, możesz pokazać na Instagramie. Bo nie, ja uważam, nie, że... nie, bo to ludzi nie będzie aż tak interesowało, bo oni nieczytelnie patrzą w ogóle na te... A czym jest film wideo? Czym jest film wideo, który wyprodukowała Kasia? Czym jest ten film? No praca artystyczna, zapisem jej. A kto tak powiedział, no, że to jest praca artystyczna? Nie możesz sobie wyobrazić, że dziewczyna, powiedzmy, nie ma Kasi na świecie, tak? Jest jakaś inna Kasia Kozyra, która ma 20 lat i robi dzisiaj Instagram i wymyśla te wszystkie kreacje. Jest 7, bo sprawdziłam. Poczekaj, chwileczkę, to nie ma nic do rzeczy. I robi te rzeczy w Instagramie. To co, to nie jest sztuka wtedy? Ja nie oceniam, czy to jest sztuka. Ja tylko mówię, że generalnie na Instagramie dużo więcej jest innych rzeczy i być może mają dużo większy impact. Ale to nie ale Karol, to nie określa istoty Instagramu. Ale co to znaczy Insta w Instagramie? Co znaczy Insta w Instagramie? Insta. No co znaczy? Co znaczy Instagram? No to od tego polaroidu, od tego wiesz, migawkowego znaczy ja jeszcze raz powtarzam, że być może Instagram to jest taka sztuka chwilowa, uchwytna i bardzo zewnętrzna. I tutaj Kasia by nie pasowała do tego. Nie, ja mam wrażenie, że my w ogóle nie mówimy o sztuce, tylko mówimy o albo ontologii, antropologii, albo technikach medialnych. A sztuka, ja nie ma, sztuka tutaj nie ma nic z tym wspólnego. A ja się z wami absolutnie nie zgadzam. Znaczy Warhol, bardzo pięknie zacytować Warhola, że wszystko jest sztuką. No Stockhausen poszedł jeszcze dalej, bo powiedział, że World Trade Center też było fajnym performancem. Ale tutaj w kontekście Instagramu, to ten fenomen sztuki mi ucieka, bo co z tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy uczestniczą w czymś? Dlaczego to ma być sztuką? Mi się jeszcze nie podoba, przepraszam, że tu się wtrącę, a propos to, co ty zapytałeś, Kamil, tu padło ostatnim razem słowo influencerka. I słuchajcie, ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę to jest jakaś totalna tak naprawdę pomyłka, bo myśmy to słowo influencerka przyłożyli do Instagramu i jak sobie pomyślałam o tym, to co robi Kaśka a propos wpływania, to są jakieś dwie różne rzeczy, tak? Bo tak naprawdę jakby słowo influencer wpływania z tego angielskiego to się potem, że tak powiem, tak uprościło, wypłynęło na powierzchnię i w sumie, bo na co wpływa Instagram? Na to jakie buty się kupi? Na tak. No właśnie, chodzi mi o to, że wiesz, no, że nazywasz słowo influence wpływem, które zupełnie nie przystaje do tego, co robi Kaśka, tak? A na kogo Kaśka wpływa? Na tych, którzy chcą myśleć, którzy są w stanie odebrać jej przekaz. No dobrze, ale ja nie widzę powodu, żeby deprecjonować buty. No. To nie jest kwestia deprecjonowania, tylko bez sensu jest to porównywanie wtedy, bo się rozpływa. Nie, no wtedy jest bez sensu to porównywanie i tu się tak naprawdę uważam, że to jest... Absolutnie jest ale ja uważam, Andrzej, że warto jest to porównać, tak? No. Bo jednak właśnie ta ocena polega też na tym, że jednak ten wpływ oceniasz, tak? Jaki ktoś ma wpływ. Że to, co robi Kaśka a propos, nie wiem, krytycznego myślenia, budzenia z letargu, czy odkrywania różnych struktur, które tak naprawdę przez ileś tam, nie wiem, set lat, tkwiliśmy 100 lat a propos telewizji i nikt tego nie kwestionował i nagle ktoś ci to przewraca i ty nawet nie wiesz, że w tym tkwiłeś. Wiesz, no mnóstwo ludzi, znaczy, nie mówię, że wszyscy, mówić, ale no ja tylko mówię o tym, kto nazywają, ja wiesz, nie mówię tak, do ciebie, ale tak? No to jest dewaluacja pojęcia, no. No dewaluacja pojęcia, tak? A to samo jest celebrytą, no to też jest słowo idiotyczne. Jakby zapożyczanie słowo influencerka do Instagrama i tworzenie, że ktoś, wiesz, ci wpływa na sztukę, no, na sposób myślenia. Ale to potwierdzasz to, co ja powiedziałem, no, że tak, w Instagramie tak, się nie dzieje tak, żadna sztuka, tylko są influencerzy, którzy nie zmieniają świata, tak jak Katarzyna Kozyra, tylko ci mówią, jakie masz fajne buty kupić, no. Wiesz, dlaczego sztuka krytyczna umarła w Polsce? I wszyscy od niej odchodzą. Wszyscy. Bo nic nie jest długowieczne. Nie, bo zamęczyli ludzi tą samą problematyką. Rozumiesz? Ta stała się nudna, wyprana z treści i nie do zniesienia. Ale jakich ludzi, skoro się nikt z sztuką nie interesuje? Krytyków. No ja mówię, że 50 osób. Mówiliśmy już o tym. Sztuką tak w Polsce się interesuje 50 o tym osób. W małym grajdole, kurczę, cholernie, po prostu ograniczonym. I te 50 gadami osób uznało, wiesz, że to jest nudne. No, rozumiesz? Chodzi o to, że w każdej działalności, nie tylko w sztuce, pojawia się motywiczność pewnych tematów, schematów. No tak, to jest oczywiste. Właśnie ja tak nazywam klonowanie, no uogalniam to jakby. No tak, pattern, ale, to nie, pattern. Ale to nie jest klonowanie, bo na tym polega internet, że tam nic nie jest takie same, rozumiesz?
Instagram to jest w ogóle różnorodność przez to, że znika chwilowy i pojawiają się miliony różnych, wiesz, kreacji. No, tak jak połączenie wszystkich kolorów wychodzi szary, bo to jest wielka maść tak naprawdę. Bardzo trudno coś powiedzieć. Ale to samo możesz powiedzieć o sztuce. No i dlatego nie ma sensu mówić, że Instagram to sztuka, bo to jest tak ogólne, że... No tak, bo dlatego nie używajmy tego pojęcia. No. Dlatego ja mówię o wizualności, mówię o nowym sposobie bycia z obrazami. No. Że nie idziesz do galerii, gdzie stoisz 20 osób. My zaczęłyśmy z Weroniką pracować z tym Instagramem, dlatego że ona przez rok prowadziła instagramowe konto Zachęty. No. Czyli jakby instytucji. I zastanowiłyśmy się, jakie to ma, co to daje instytucji, jakie to daje możliwości, jakie inne pola dotarcia, jak poszerza tak naprawdę instytucję, a nie wcale sztukę. No. I w tym sensie ja się zgadzam z Andrzejem, że to ma, nie wiem, czy to jest narzędzie, czy to jest medium, czy to jest... o co chodzi? No tak, no masz rację, bo wiesz, o co chodzi w tym projekcie no, Zachęty? Nie, nie powiedziała to jeszcze. Już powiedziałaś. Nie. Nie. No dobrze, dokończ. Więc zaprosiłam Weronikę do swojej wystawy, która jest performatywna, żeby działała w przestrzeni wirtualnej, żeby tą przestrzeń też zagospodarować, jak przestrzeń ekspozycyjną, jakąkolwiek inną. I wydaje mi się, że Instagram też spokojnie może pełnić taką funkcję i nie musimy absolutnie się tutaj nie wiem, nazywać tego sztuką, bo nie wiem, nie tak jak też i chyba Weroniki jest... Dla mnie to jest raczej kolejna sala ekspozycyjna, czy jeżeli myśląc takim naszym tutaj językiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a to, że tam się są buty również, no galerie są też i handlowe. Jakby mnogość to jest ta charakterystyczna cecha tego, że jest gigantyczna ilość tych obrazów. Tym się różni poliformiczność. Wielość, jesteś atakowany milionami obrazów. Tego nie ma ani na Facebooku, ani na YouTube. Wiesz, co jest najciekawsze w tym projekcie Weroniki z Zachętą? To, że ona jako instagramerka również traktuje siebie jako użytkownik. Znaczy ona, takie było założenie. No tak, ale to właśnie pokazuje tą absolutną mobilność Instagramu, rozumiesz? I jest w zasadzie o tym, czym jest to zapośredniczenie. Bo ja nie wiem, czy Karol wie, że ona filmuje po prostu, wiesz, ona oczami tego usera X, tego, wiesz, użytkownika tych performance'ów, które się teraz odbywają od kilku miesięcy, które Magda kuratoruje, ona jakby odchodzi od tej swojej roli instagramerki, nie pokazuje siebie, tylko pokazuje to, co się dzieje w tej galerii. Ale ze swojego konta, czy z konta Zachęty? Zachęty. I to jest właśnie najciekawsze w tym, rozumiem. Ale żeby tam dotrzeć, to jest każdą dystrybucją, to jest bardzo limitowane. Jeżeli obserwujecie 10 tysięcy ludzi, to twoje Insta Stories docierają do 1000, do 1500. Rzadko jesteś w stanie do 2000 dotrzeć. To jest ciągle więcej niż na przykład przychodzi na performance. Tak, ale też jakby, żeby dotrzeć ludzi, do tego punktu w ogóle, do tej punktu uwagi, to też nie są te miliony, bo te miliony właśnie są gdzieś w innych obszarach. Ja myślę, że Insta Story od portfolio, bo ja... Insta Story to jest to, co się trwa tylko 24 godziny. Masz swój profil, są zdjęcia, które dodajesz, one tam są, ale takie relacje, które się pojawiają na Facebooku, teraz też one są. Że znikają później, tak? One trwają 24 godziny, możesz je dodać i się wyświetlają, tylko jeżeli na nie najedziesz, bo możesz ich w ogóle też nie zauważyć. A portfolio to jest to, co zrobiłeś, tak? To, co... No tam dodajesz posty, czyli te zdjęcia, które się układają. Tylko mi chodzi o to, że też jest to bardzo mimo wszystko limitowane i rzeczy, które związane się nie, bo wiesz, ale to chyba nie o tym, nie na tym... Tak, nie o tym mówimy. To, co ty powiedziałaś, jest bardzo fajne, dlatego, znaczy to jest kluczowe w ogóle, bo dla tego Instagramu w tym wydaniu konkretnym, w tej edycji, tej Zachęty i tego performance, to jest bardzo charakterystyczne, że ona nie tylko jest instagramerką, która tam wprowadza też własny film. Pamiętasz w tym... Tak, tym, tak, ona... Ona pokazuje dwa kolaż, tak, performance'y tej Zuzy, tak? I tą samoobronę, na przykład, tak? I daje tam też swój film. No tak jakby, no nie wiem, to tak jakby porównać może do strumienia świadomości trochę, jak się coś... No to dalej, tak, tak. Ale wiesz o co mi chodzi, że ona występuje od razu w dwóch rolach, rozumiesz? To znaczy masz to zmultiplikowanie, o którym mówi na przykład Kamil, tylko to jest poliformiczne, bo ona po prostu występuje w roli dwóch podmiotów, instagramerki i usera X, tego, który widzi to. Bo to są dwie różne rzeczy, tak? To każdy, który nagrywa sobie te instastory w takiej formie występuje, tylko albo idzie na coś, co tych ciekawi, albo na tych, no.
Ja byłem w weekend na Vogingu, dużo wrzucałem relacji z tego, jak vogowali. Też ludziom się podobało, też oglądali. Trochę byłem w tłumie, trochę byłem jako ja. No tak, ale kadrujący. No dobra, ale dlaczego używasz tego jako kontrargumentu? Nie, że tak po prostu, że to jest bardzo szerokie, że tak działa te współczesne życie po prostu. No ale tego nie masz, wiesz, w galerii, rozumiesz? Bo Magda słusznie powiedziała, że więcej ludzi to ogląda, niż przychodziło na te performance. Nie, no to tak, no to się z tym zgadzam. No, ale to daje do myślenia, czy nie? No tak jak program Pegas, więcej ludzi oglądało, niż było na wystawie w Zachęcie. Ale ja myślę, że na przykład na performance Michele Rizzo przyszli ludzie dlatego, że widzieli to wcześniej na Instagramie. Tak. I dlatego przyszli zobaczyć to w Zachęcie. Coś, co... W ogóle galerie zaczęły żyć w Warszawie. Przyszło ponad 200 osób, to było jednak zaskakujące. Dlatego, że ludzie wiesz, puszczają te foty bez przerwy, na okrągło, na Facebooka i wiesz, na Instagramy. Jak wystawa jest nudna, to nie ma czego fotografować, ludzie ją omijają. To bardziej mówimy, jak wygląda współczesny świat postmedialny i niewiele to ma wspólnego z wyprowadzeniem czegokolwiek z Kaśki pracy. Tylko o to mi cały czas chodzi, że to całkowicie są dwa zupełnie, bo jakby rzeczywistość jest postmedialna, zmieniła się, żyjemy w innych czasach, inaczej kupujemy buty, inaczej oglądamy różne rzeczy. A jeżeli w ogóle czymś bym bronił, że sztuka jeszcze istnieje albo jest czymś innym, to tym, że ma jakiś namysł, jakąś refleksję i jakieś skupienie na czymś. No i to akurat u Kaśki jest, a niekoniecznie musi mieć wielki ten zasięg, czy konkurować z taką efektownością. Ja z zainteresowaniem oglądam właśnie to, co się dzieje, na ile artyści są w stanie przełożyć na ten język. Libera, Anka Baumgart, jak na przykład, czy oni są w stanie zafunkcjonować w tych nowych mediach, takich już postmedialnych. No i zazwyczaj nie są, ale te ich prace, które mogę gdzieś zobaczyć, właśnie traktuję jako książkę, jako wypowiedź kogoś, kto coś zobaczył, przemyślał i to jest... A wiesz, dlaczego oni nie mogą tego zrobić? Bo wiesz... Problemem dla nich jest to, że oni już są zatopieni w świecie wizualnym, tym takim klasycznym. Natomiast instagramerki, ja już ciągle używam tej kobiecej, tej, bo ciągle się upieram, że to jest kobieca sztuka. Nie, dużo jest facetów, ja nie używam. Ale nie chodzi o to, tylko jak patrzysz na te instagramy, to po prostu można się pożygać, rozumiesz, one są nudne. To zależy na których patrzysz. No wiesz, ale chodzi o to, że wiesz, mężczyzna zawsze autoafirmuje siebie. Z kobietą jest trochę coś innego. Ale różne są kobiety i różni mężczyźni. No tak, no to wiadomo, że są różne kobiety. No jeżeli ty generalizujesz, to ja muszę. Nie generalizuję, bo ucieczka od tożsamości jest właściwa dla kobiety, a nie afirmacja tożsamości, absolutnie. Nie, to jest generalizacja. No a ja się powiem, że najciekawsze jest to, że się nie używa w ogóle formy, czy kobieta, czy mężczyzna w tym postmedialnym świecie. I w tym Instagramie najciekawsze rzeczy ludzie robią, które są pomiędzy tymi kategoriami. To też, to też, tylko to nie odpowiada... Ale to w ogóle nie odpowiada na to pytanie, bo... A jakie jest pytanie? Pytanie jest takie, co jest we współczesnej sztuki dominującym motywem do połowy XIX wieku. A, to nie wiedziałem, że takie jest pytanie. No takie było pytanie na samym początku. A, okay. Wiesz, bo ja uważam, że internet, Instagram, to znaczy szczególnie... ani o Kasi, ani o Instagramie, tylko... O czymś zupełnie innym. Nie, ale to się łączy ze sobą. Ale ja jeszcze chcę wrócić do jednej rzeczy tutaj, to znaczy... nie krzycz tylko na mnie, a powiedz, bo mnie się wydaje, że taką autokrytyczną i może... wyjaśniającą jakieś sprawy pracą w tym cyklu Kaśki był casting na Kozyrę. No tak. Że, a wiesz, to też jest instagramowa praca. No więc właśnie dlatego o tym mówię, a już dalej to ty powiesz lepiej. Bo... Nie mów, bo właśnie casting jest takim przykładem właśnie takiej estetyki Instagramu. Tak. Mówię o wizualności, mówię o tym, że to jest to medium, żeby Karol znowu na mnie napadł. Wiesz. Tak, bo mógłby się odbyć w sieci, nie musiałby być w ogóle w galerii sztuki i mógłby już dalej kontynuować, bo to jest absurdalne. Ale casting jest fajny, bo on właśnie pokazuje tę istotę tego przybierania się w... Wiesz, dobrze, że to tego, bośmy w ogóle o tym castingu zapomnieli, bo przecież casting był też u podłoża tego Jezusa. No udało mi się. No. Czyli wiesz, casting jest właśnie tą, ja to nazywam z uporem, tą nowym przeżyciem wizualnym, że to jest tak, że ona chciała, żeby ją ludzie zagrali, faceci i kobiety, tak żeby tutaj odwołać się do tej ekstrawagancji barokowej, nie? Że dziewczyna z dużym biustem gra Achillesa, tak? Na rufie statku. Że to, ten casting to był właśnie taki prepionierskie, pre-instagramowe działanie. Bez względu na to, bo Karol powie, że to nie jest to narzędzie, jasne, że tak jest. Tylko chodzi o to, że ten sposób myślenia, to co ty mówisz,
to nie chodzi o ten krytycyzm, o te refleksje, bo mnóstwo jest takich artystów, którzy myślą i dochodzą do różnych rzeczy. Tylko Kaśka wymyśliła ten problemat, że wiesz, że ona jest dzierżawcą tego swojego ja, a landlordem jest ktoś obcy. Dlatego zrobiła ten casting, rozumiesz? Polegający na tym, że oni się stali jakby właścicielem, dokładnie tak jak ten user X, tak? Właścicielem tej narratorki. Ona wyznaczyła tą ramę, oni powiedzieli, tak, to jest prawdziwa kozyra, bo ja widziałam, jacy tam ludzie się przebijali. To po prostu, wiesz, była menażeria. Faceci, kobiety, wiesz, dzieci, tak? Bardzo różni. Każdy miał jakiś sposób na kozyrę. I to jest moim zdaniem istota Instagramu. Rozumiem? A dla mnie to nie jest istota Instagramu, dlatego że ona jednak wybiera innych ludzi, żeby coś zagrali tak naprawdę dla niej. I ma tą interakcję, a w Instagramie nie ma. A właśnie w Instagramie jest ta interakcja, ale właśnie największa. Ale masz ją przez ekran. To? Masz ją przez ale ekran. To nie chodzi o ekran, bo... Ale dla mnie ten ekran jest bardzo ważny. Ale ekranem dla niej jest właśnie ona. Dla nich to nie jest tak, że ci ludzie, którzy robili casting na kozyrę, patrzyli się na nią. Tylko, bo tam byli tacy ludzie, którzy jej w ogóle nie widzieli. Tylko chodzi o to, że znali ją z mediów, z prasy i tak dalej. To, o czym Kaśka mówiła, że w ogóle nie trzeba jej widzieć. Czy z wystawy całej. Czy z wystawy. Ale poczekaj, nie widzieć to jedno, ale znać osobowość to drugie, tak? Tu nie wchodzi w grę osobowość, bo wiesz, to chodzi o to, że... No ja nie wiem, czy ja gdybym chciała zrobić casting na siebie, ktokolwiek by się pojawił. I uważam, że ta osobowość pojawiłby się, że ta osobowość Kaśki trochę, nie, przyciąga... Nie bądźmy tacy skromni, słuchaj. Bo mówisz, że osobowość nie ma znaczenia, ja uważam, że ma tak naprawdę. Ale ty posługujesz się psychologicznym pojęciem osobowości, to nie ma żadnego sensu. Ja mówię o tym, że każdy z nabierze nas... Nabierze sensu za 10 lat. W ogóle nigdy już nie. Mam nadzieję, że nie nabierze nigdy już żadnego sensu. Chodzi o to, bo osobowość jest po to, żeby ludzi wsadzać do domu wariatów albo lokować ich, wiesz, w takich regalikach, wiesz. Ale poczekaj, daj mi skończyć. O jednotorowej osobowości, o każdym. Pokaż wyraźnie ten nerw, jaka jest to podobieństwo Instagramu z działalnością Kaśki. Pokaż to wyraźnie. Chcę to powiedzieć teraz, zainspirowany tym, co Agnieszka powiedziała, pokazać dokładnie, o co mi chodzi, że to nie chodzi o osobowość, tak samo jak nie chodzi w internecie i w Instagramie o osobowość. Chodzi o to, jak jest odbierana treść narracyjna przez usera, którym są ludzie, którzy przychodzą na casting. Bo to nie jest casting na rolę w filmie, tak? Że reżyser ustawia sobie plan i mówi, kto nam zagra tego czy tamtego, tak? Tylko chodzi o to, że ty z góry zakładasz, że to nie będą podobne postaci. Rozumiesz? Bo tam się nie pojawiła ani jedna kobieta, która ci się w czymkolwiek przypomina. A pamiętam, jak masz tutaj gdzieś ten album, to tam się pojawili faceci, którzy mieli 2 metry wzrostu i ważyli 140 kilo, tak? Ja też tam byłem. Tak. Byli tam wszyscy, którzy mieli wyobrażenie na temat tego, jakim wizerunkiem jest kozyra. Guzik ich obchodziło, jaką ona ma osobowość. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak w Instagramie to nie ma znaczenia. Ważne są tylko autokreacje, rozumiesz? Dlatego to jest świetne spostrzeżenie z tym, że ten casting kompletnie wyleciał z głowy. Ta analogia, gdzie na czym się zna ta analogia? Bo jednak ten użytkownik tego Instagrama, on jest jak gdyby martwy. Co to znaczy? Znaczy on obserwuje jakąś... Tak, ale z chwilą, kiedy... A ten, co grał jednak Kasię... To co zrobił? Umówił się z nią na spotkanie. Ale wcielał się w nią jakoś. Ale oni robią dokładnie to samo, tylko w innej przestrzeni, rozumiesz? Że identyfikują się, tak? Tak, identyfikują się albo się odcinają. No tak, tak. Na tym polega dramat Instagramerki, że po prostu ludzie ją albo odrzucają, no tak. Albo ją akceptują, a za akceptacją idzie stalking, tysiące różnych rzeczy. Tu jest nerw tej analogii, tak? No jest ten nerw analogii, no to jest dokładnie, wiesz, prehistoria Instagramu. I który to, już wtedy istniał? Co? Który już wtedy istniał? Który już wtedy, nie, jeszcze nie istniał. A nie, nie. Dokładnie istniał, zaistniał i w tym roku. Pewnie mogłyby to sobie... 2010 rok, zgadza się. To jest powstanie Instagrama. Wtedy Facebook wykupił, nie, 12 wykupił Instagrama. Ale powstał w 10 roku i casting jest z 10 roku. Ale nie sądzę, żeby ci to, wiesz. Ale to jest świetna też klamra, wiesz. Bo pokazuje, że zrobiłaś instagramową pracę. I ciągle mówię, że to nie jest narzędzie, że to jest coś większego. Instagram to jest coś większego niż narzędzie. To jest sposób myślenia o sobie.
rozumiesz? Że nagle taka dziewczyna, która nie była nigdy w muzeum, nigdy, nie przeczytała w życiu żadnej książki, zaczyna kreować się do poziomu tych 10 tysięcy followersów w taki sposób, że przestaje być sobą i nagle przychodzi facet, mówi, ja ci dam czek na 100 tysięcy, tylko ubierz się w te moje ubrania, nie w te swoje. Rozumiesz? To jest klasyczny casting. Też nie casting na osobę. Tak jak się robi castingi na modelkę na przykład, która pasuje do określonego kroju. Tylko ten facet, który inwestuje te 100 tysięcy, on wie, jakie są reakcje na to i kupuje tę sztuczną osobowość. Kupuje ten wizerunek. I ty zrobiłaś dokładnie to samo. Nawet nie myśląc o tym przez sekundę. Właśnie nie, Kaśka myśli, ona konceptualizuje, podaje pewną propozycję i my możemy zobaczyć, jak ten schemat działa. W innym przypadku Kaśka by usiadła. I w innym przypadku Kaśka przyjechała do Zachęty, usiadła w kiblu, włączyła sobie streaming na tamten czas na Facebooka, bo też wtedy była taka opcja kamerki, zanim jeszcze był Instagram. I ludzie by oglądali, że ona sobie siedzi, albo by ją naśladowali, albo nie, w zależności, czy by tam pokazała coś, czy nie. Więc jakby tu jest ta różnica, że ona jednak pokazuje pewne działania i jakby daje swoje spojrzenie. Wszystko okej, no ja się z tym zgadzam. To nie mam nic do zaproponowania przeciwnego. Tylko chodzi mi o to, że ten sposób myślenia o sobie, rozumiesz? Bo podałeś ten przykład tego skinningu, ale on jest dokładnie w tej manierze utrzymany, rozumiesz? Rembrandt o takich rzeczach nie myślał. Ona jest... Kaśka jest dzieckiem tego czasu, więc musiała coś takiego wymyślić. No ale Big Brother, telewizja, no już mówię, ten Rembrandt jest gdzieś, dobra, już nie wchodzę w to. Ale chodzi o to, że wiesz, no wieszasz obraz w galerii i nic się nie dzieje. Ale już nie wieszać obraz, no jest, był telewizja, był Facebook, Instagram, dobrze, no. Jeden obraz został tak zdepresjonowany tutaj na tym posiedzeniu. Nie został. Może ktoś będzie bronił obrazów. Nie chodzi, wiesz... Ja na przykład wróciłem do malarstwa dlatego, że na Facebooku jest ogromny oddźwięk ludzi, którzy najbardziej reagują na namalowane, sfotografowane i wrzucone na Instagram obrazy. Nigdy ich nie widzieli na żywo, ale dla nich to jest najbardziej komunikatywna rzecz. Jest proste uproszczenie, jest kolor i oni mogą się do tego odnosić. I jest lepsze, bo oni mają takiego filtra. No kurwa, masz im to za złe? Nie, ja nie mówię, że mam za złe, tylko że tak samo można bronić tego medium w takich formach. No dobrze, w porządku, ale... Dlaczego na to reagują? Dlatego, że są pośredniczone jest przez platformę społeczną, którą jest Instagram, który nie jest sztuką, tylko jest narzędziem. No to wiesz, odpowiadasz na wszystkie moje wątpliwości. No. Mówisz po prostu bez przerwy to, co ja mówię. No. Bez przerwy to samo. Tamten przykład z tą dziewczyną, teraz wyskoczył ten casting. Może mówimy to samo o innych rzeczach. No o innych rzeczach, ale wiesz, ale ten core jest wspólny. No, polega to na tym, że... Świat się zmienił. No zmienił się. I że nie da się porównywać do Rembrandta sztuki współczesnej XXI wieku. Ja tylko podaję to tak, wiesz, żeby pokazać, wiesz... Na pewno można znaleźć takie aspekty, które... Nie, Rembrandt też zrobił w pewnym sensie rewolucję. Wiesz dlaczego? Bo on zrezygnował z tych pałaców włoskich i pokazał to wszystko w mieszkaniach. Czyli on był już bliżej Facebooka i Instagrama. No tak, bo on... Wiesz, on sceny biblijne pokazuje w normalnych mieszkaniach takich mieszczańskich. Wszystkie te sceny odbywały tak jak przedtem, bo wiesz, włoscy w renesansie też pokazywali tylko na posadzkach w pałacach, tak? Że Maria miała ten welon, tam jakiś paź za nią łaził i tak dalej, tak? A Rembrandt zrobił rewolucję, bo on działał w mieście, które stworzono dla ludzi. Bo wiesz, Flandria i Niderlandy to były pierwsze miasta, gdzie stworzono do życia, dla ludzi, dla mieszczan, nie dla, wiesz, bo we Włoszech było tak, że w Italii, że ludzie, wiesz, albo mieszkali w rynsztokach, albo w pałacach, nie było nic pośredniego, rozumiesz? I on te wszystkie sceny biblijne przeniósł do tego nowego, naturalnego, wiesz, otoczenia, czyli do mieszczańskich domów, tak? Albo do jakichś rad, do jakichś ratuszy, czy czegoś tak. I dlatego on jest bliżej na współczesnej sztuki. I dlatego na przykład Tuymans mówi tak, no Rembrandt to jest mój kumpel, wiesz, tylko ja lepiej maluję. No. Sam słyszałem na własne uszy. Ja się może nawet bym zgodził, no ale nieważne. W każdym razie ten casting, no bo to jest casting, właśnie tego słowa nam brakowało. To jest Instagram to jest casting, tylko ja bym to nazwał autocastingiem. Oczywiście on jest autocastingiem tylko w momencie, kiedy się filmujesz. Ale z chwilą, kiedy wchodzi ten user X, to wtedy to już się wiesz. To już ten casting wykracza poza autokreację, już stajesz się własnością innych. No. I teraz
wiesz, 10 tysięcy ludzi ma takie zdanie na twój temat, 10 takie i tak dalej, tworzy się ta, wiesz, ta dyfuzja, no. Nagle ci ludzie zaczynają się w realu, tak zwanym realu, Mirek, wiesz, zwracać do tego narratora. Powiedz mi, kim ty jesteś, wiesz, pukają do jego drzwi, ja używam takiej metafory, że wiesz, co najmniej dwie osoby otwierają drzwi, no. Bo wiesz, ona nie wie już, kim jest. Bo ten facet mówi, zaraz, jesteś tą Natalią H, a tamta mówi, jesteś Rosalią B. Bo też na tym polega też Instagram często, że nawet ty najbardziej... Co? No a ty co robisz? To samo. Tak? Co? No, szukasz tego alterego, tak? No tak, tak. No. Ale jak się zaczniesz w tym, wiesz, babrać, to za 10 lat już nie będziesz wiedział. A nie, ja tak personalnie, nie, to nie pójdę. Nie pójdziesz tak daleko. Z punktu swojego. Nie, ja po prostu wrzucam swoje prace na Instagramie, one tam wiszą. Ani swoich zdjęć nie wrzucam i nic poza tym. Także w moim wypadku to raczej się nie zadradzę. To się to wiesz, ty stary, to się tak no, niewinnie zaczyna, wiesz. A ty, Karol, masz takie problemy? No ja mam ludzi, którzy piszą, którzy w ogóle nic nie wiedzą, ja mam non-stop, wysyłają zdjęcia fiutów, piszą, że coś co, no, albo no, że nie widzieli, albo coś. A to nie chodzi, że to są fani, tylko chodzi o to, że ludzie mają w dupie, kim ty jesteś, no, co nadajesz. Fiuty nie są cenzurowane na tylko, Instagramie. Tylko, że na prywatnych wiadomościach nie. Ja nie mogę żadnego zdjęcia z fiutem rzucić, ale oni mogą wysyłać. Zresztą ty myślisz, że można wybrać opcję, że pojawić się tylko na 5 sekund, albo tylko możesz odczytać, to ci się otwiera i znika, nie możesz tego zapisać. A jak byś zdiagnozował ten problem, który masz? To cię dręczy? To... Nie, to nie jest problem, bo to dla mnie jest jakby mała skała. Skala, że powiedzmy, to raczej jest właśnie taki pewien taki obłęd, że wszystko jest możliwe i nic nie ma znaczenia. Dlatego cały czas tak napierdalam za przeproszeniem, bo widzę tą otchłań, że ostatecznym wyjściem jest wycofanie się z tego i spotkanie się z znajomym, ponieważ to jest takie, można dryfować w dowolne strony. No. Pochłania to mnóstwo czasu i człowiek się tak po prostu tym nakręca. Czyli ty możesz na Instagramie od kogoś coś chcesz, żeby ci coś wysyłali. Nie muszę chcieć, oni sami to, oni sami wiesz, wysyłają, ty zatwierdzasz, czy chcesz dostać od nich wiadomość, czy nie chcesz. Jest, albo znaczysz. Wrzucasz tą Instastory, wtedy są reakcje, jeżeli większe są emocjonalne, no to tam więcej ludzi to widzi, bo algorytmy się włączają. A zderzyłeś się z różnymi takimi skrajnymi, wiesz, różnymi od siebie reakcjami. A to tak, no to oczywiście, no. Jak się spytałem i się po prostu wrzuca coś, to natychmiast są reakcje skrajne. Tylko że algorytmy pracują tak, że odsiewają we wszystkich, i w Facebooku, i Instagramie, wszystkich ludzi, którzy nie idą z tobą jakby po drodze. I zaczyna, im bardziej masz większą popularność, im bardziej się robisz podobny. Podobne posty, podobny filtr, podobne zdjęcia, podobny temat. Na przykład jak wrzucasz raz zdjęcia, raz obrazy, jest konfuzja, część ludzi się nie interesuje. Znaczy, więc jakby żebyś był, system cię zmusza do tego, żeby być jak najbardziej się definiować. Jak nie mieć za dużo zmiennych tożsamości, nie za bardzo się wyróżniać, no masz jak najbardziej się... No właśnie, teraz. Ja mówię, właśnie o tym klonowaniu. A im bardziej właśnie, się zaczyna... Na przykład najlepsze recepty, bo ja sporo czytałem też takich successful business, nie? Że od razu ci skacze organicznie ci fani, jeżeli jakby wszystko się upodabnia. Że pewno jest wykuratorowane to. Im bardziej jesteś chaotyczny albo na przykład zmienisz zdanie, no to bardzo niedobrze. Tak, tak, ale istnieje jeszcze taka możliwość, znaczy, że robisz tych tak... mechanizmów komercyjnych jakby głównie. Tak, tak. Ale to też algorytm wpływa jakby za wspomnienie tych fanów. No, ale wiesz, Karol, jest jeszcze jeden taki problem tutaj, że czasami ta autokreacja jest tak mocno zdefiniowana, że nawet ta różnorodność nie przeszkadza w identyfikacji, wiesz. Ale chodzi o to, że algorytmy na to wpływają. Bo to jest pewna widzialność, na którą się nie ma wpływu. No, jak nie, masz... nie przekroczysz tego. Albo ci zaczyna spadać, bo ty masz, wiesz, ja mam wejście w statystyki, jakby widzisz, co jakby działa, jakby, czy ten, no i jakby algorytm pewne rzeczy usuwa, to nawet na poziomie kolorów, że działa różnych rzeczy. Tak, i tak, to jest to, a też ludzie w Facebooku czy Instagramie, widząc jakie są trendy, też wpływają na to, co będzie premiowane i ty nie przeskoczysz w jakimś sensie samego tego mechanizmu też. Tak, tak, to właśnie tak. Właśnie to, jak mówiłam o tym klonowaniu, to może źle to doprecyzowałam, chodziło mi właśnie to, o czym ty mówisz. Że to się wszystko, nie wiem, powiela, ujednolica. Ale to nie jest złe, wiesz. Karol tego nie przedstawia jako problem. Nie, ja mówię tylko po prostu, że to są pewne rzeczy. Ja jeżeli cały czas wracam do tego, bo nie mogę się zgodzić na tak...
bo no. To jest straszny relatywizm z tej dyskusji. No relatywizm. Tym, no, I taki, że właściwie nie ma o czym rozmawiać, no bo wszystko jest sztuką. Nie rozumiem tego, dlaczego gadamy już 2 godziny i 15 minut. No bo każdy nie chce, bo po prostu nie chcemy dać, przyznać, że ktoś ma rację, ponieważ ja uważam, że te systemy inaczej działają, dlatego tylko. No. Bo inaczej, bo właściwie gdybym był mądry, to powinienem od początku wejść, a tu nie mówić nic, tylko tak wysłuchać, no tak, ktoś się nie zna na Instagramie, mówi o tym, chyba nie powinienem się wypowiadać, a ja próbuję udowodnić te różnice i dlatego się tak w tym zapętla. Dużo chętniej bym porozmawiał właśnie o Kaśki pracach i o tym, co na przykład ciekawego się w Polsce z tego rodzi. Mnie na przykład interesuje w konkretnej pracy, która była tematem zadanym na dzisiejszym seminarium, że jest wyprzedza, jeżeli to po prostu to jest takie naiwne do mówienia, że ona, Kaśka w 2010 przewidziała Instagram, świat nie wiedział, miliony ludzi czekały, a ona to ja trafiła. Czegoś takiego w ogóle nie mówię. Ale jakby ale te, nie, takie to... metafory mogłyby do tego służyć. Są pewne konkretne rzeczy, które naprawdę się wydarzyły. Nie, ty wiesz jak ty działasz teraz. Ty działasz odwrotnie niż tam, to cenzura wiesz, w internecie. No. Właśnie ekstrema wydobywasz, a nie widzisz racjonalności. Ja nie dlaczego? Mówię, że Kaśka nie, bo to jest odwrotny proces. Nie, bo czy sprowadzałeś się do ekstremów, żeby zrobić takie widowiskowe porównanie. Na przykład te dziewczyny, które zmieniają tożsamość, ten to jest właśnie ekstremum. Pokazywałeś go jako pewną globalną wizję tego instagramowej. Nie, to nie jest Instagram, to jest życie. To jest życie. Chodzi no i o życie to, że... zawsze wygra i nikt nie będzie wiedział o Kaśce ani jej pracach, bo życie wygra i telewizja, i serial, i film. Jeżeli nie, będziemy na tym właśnie... rozmawiać, to nie ma w ogóle sensu rozmawiać o tych pracach, nie, bo ale... większość ludzi do nich nie ma w ogóle dostępu. Nie, ale to w ogóle nie ma sensu, co mówisz, bo chodzi o to, że ja wcale nie powiedziałem, że Kaśka wyprzedziła, wiesz, Instagram, tylko mówię, że ta estetyka pokazywania siebie, rozumiesz? Jest bardzo charakterystyczna dla współczesnych technik medialnych. Telewizji Big Brothera. Tak, telewizji Big Brothera, no różnych rzeczy, tak. I to było w wielu jej pracach, nie tylko w tej, wiesz. Ale tam nikt nie odkrywa kodów kulturowych i nie przewraca patriarchatu, ani burzy kultury. Nie pokazuje, jak działają, co robi Kaśka. Jak działają, no dobrze, dobrze. Powiedzmy, umówmy się, że jedyna Kaśka na globie robi te rzeczy. I będziemy, odśpiewajmy międzynarodówkę i zakończmy seminarium. No. Bo to nie ma sensu. No. Dużo ludzi pracuje nad tymi rzeczami. To nie jest tak, że Kaśka tylko to robi na świecie. Ale wtedy w ogóle by nie było sensu rozmawiać. Mi się wydaje, że jedyny sens się zebrać i rozmawiać to jest mówić o pewnych aspektach i pogłębiać interpretację tych prac, co z nich może no wynikać. Słuchaj, myśmy zrobili 9 seminarium na ten temat. Ten Instagram wyskoczył po prostu zupełnie przypadkowo. Przez pewną no, taką przeskanie, wszystko przeskanie. Bo jest trochę obok, bo to jest taki killer tego tematu, bo jest trochę obok, no, tak mi się wydaje. Poza tym chyba tak naprawdę, ja tego tak nie pojmuję. Chyba tak naprawdę to się streszcza w jednym zdaniu, to znaczy, że pewne aspekty działalności, twórczości, czy sposobu działania Kasi Kozyry można odnaleźć w pewnych aspektach działania tak. osób w Instagramie. Absolutnie. I to już... I ja bym dalej tego chyba nie ciągnęła. No ale żeśmy ciągnęli jednak. Ja oczywiście mówię nie w kontekście queerowym i rozróżnieniach tych... na tym się fiksuje, mnie to interesuje i mogę w głębiej wchodzić, bo ja wtedy jestem w relacji do tej pracy. Można powiedzieć, że to jest jakby moja działka i w skali globalnej się dzieje dużo różnych rzeczy i to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dla mnie samo zawężenie do skali polskiej jakby... Jeżeli sztuka jakaś w ogóle w Polsce ma znaczenie, to właśnie w tej skali polskiej, bo rzeczy niektóre się tu nie wydarzyły, które się wydarzyły gdzie indziej. I pewne rzeczy się przepchnęły, które nie były na przykład w polityce albo w innych częściach kultury. W wielu częściach kultury. Zresztą teraz na przykład jest taka wielka nagonka na LGBT używana jako fraza cała i jako ideologia pewna, nie? Mówisz o Polsce. Tak, i ludzie się tak zafiksowują też na obronie jakby całej tej formuły, że jest największy moment, największa ilość organizacji LGBT w tej chwili w Polsce, największa jakby świadomość w ogóle tych działań, co powoduje, że tak naprawdę takie bardzo anarchistyczne, queerowe podejście do tożsamości i tego polityki jest jakby wypierane, bo to nikomu nie jest na rękę. I to właśnie widzimy we wszystkich tych rzeczach, które później są wyciągane. Wiesz, na Paradzie Równości nie możesz cycków pokazać, bo ci organizatorzy zbanują, żeby nie było prowokacji. Na marsz do Białegostoku pojechałem po lata, jako ktoś, kto się tam urodził. Przez przypadek, znaczy nie przez przypadek, wziąłem małą kamerkę tylko po to, że jestem w mieście, rodzinę to sobie zdokumentuję. Okazało się, że byłem w najbardziej hardkorowym miejscu, gdzie właśnie w tej aptece się zamknęliśmy z Denelem i tam właśnie kopali tych ludzi. Mój materiał był później w TVN-ie wykorzystywany i znaleziono na podstawie niego chłopaka, który złamał bojczyk drugiemu. Ja myślałem, że mnie tam zabiją i pobiją moich znajomych, a pojechałem po prostu do swojego rodzinnego miasta na marsz, no bo w Polsce w sumie już jest okej, okay, nie? I
Znaczy, wydaje ci się, że jest okej. Tak, ale chodzi mi o to, że cała zwrotność. Ja tam pojechałem, też zaprojektowałem koszulki dla nich, no bo co może zrobić artysta? Wracam tam, no to jest dobra, to zaprojektuję, żeby mieli fajne koszulki. I organizatorzy zabronili tych koszulek, ponieważ był na nich żubr w szpilkach i z małym fiutkiem, nie? I oni się tak bali, bo, ponieważ prezydent miasta powiedział, że jeżeli będzie... Nie, że, bo to było pod cipce tęczowej, więc oni stwierdzili, że będzie fiutek. Oni powiedzieli, że będą centymetr po centymetrze monitorować i manifestacje, i kontrmanifestantów. I wobec czego organizatorzy byli przerażeni, by cokolwiek nie było. Więc generalnie wszyscy uśmiechnięci muszą iść na baczność i mówić, jesteśmy równi, prosimy, nie bijcie, kochamy się wszyscy, równość, miłość, braterstwo. I to jest wszystko, co możesz zrobić, bo cię wielki, dobry prezydent dał w ogóle możliwość przejścia. I w tym momencie rzeczy, które jakby robi Kaśka, też myślę, że w tej pracy niby z przyczyn to jest w Berlinie, w klubie, a nie tutaj. No właśnie. Chociaż to też się teraz zmieniło, to one pokazują, ja bym to właśnie nazwał jako proto-queerowe takie rzeczy, które cały czas w Polsce się nie mogą przemielić. To na przykład ja widzę też na poziomie też genderowym podejścia, nie? Prawie bardzo mało jest nieheteronormatywnych kobiet w tej przestrzeni w ogóle artystycznej, publicznej. Tak jakby nie istniały. Wiesz co, tak, ale też jak ja rozmawiam, bo ja robię festiwal, więc jak robimy taki nabór, żeby znaleźć takie prace, takie osoby, no to też bardzo dużo szukamy i rozmawiamy. I bardzo dużo znam lesbijek, które są artystkami, które nie chcą w ogóle robić pracy na ten temat. Z różnych względów. I to jest osobny case. Dlaczego? No ale widzisz, to jest też to, co Andrzej poruszył, a propos tej oceny jakości. Że uważam, że dopóki się nie zacznie o tym rozmawiać, tak, spychać tego jako coś gorsze, straszne, zboczone, wiesz, i ta cała klasyfikacja. I dopóki się tej klasyfikacji nie wywróci, tak, no to wiesz, nie będzie w ogóle jakiejkolwiek płaszczyzny rozmowy, tak? Bo będziesz zawsze klasyfikowany jako nie, no, choroba. Dlatego na przykład ten film, nie wiem, że wiesz, to co, ty uczysz się jakby kobiecości i to działa na kilku poziomach tej krytyki różnych takich tożsamości. Na przykład to, że kultura gejowska jest najbardziej dominująca i ona zawłaszcza jakby tą całą queerową przestrzeń, powiedzmy. To, że kobiety, dużo feministek nie uznaje transgenderowych kobiet za część ruchu albo w walce prawa kobiet. Że drag queens są Londyn już nazywane... zaczyna wolno, bo była nawet wystawa w tym roku. No ale to wiesz, to zaczyna, to powinno być jakby już jakby dawno przemilone w tej skali. To była pierwsza wystawa w ogóle w Londynie, tak, w tym ale roku. To, co mi się podoba właśnie nawet w tym całym kontakcie z Glorią Viagrą i to też widać w tych napięciach, ja w tych rozmowach, tak. Kiedy masz drag queen, która jest jakby tym progresywnym, ale pojawia się kobieta. Jak Kaśka wychodzi i robi striptease, to tam właściwie są sami faceci, no bo to jest gejowski klub, więc oni wszyscy tam reagują, ale jak odrywa tego, tutaj to jest jakby też rodzaj takiej hiperatrakcji, natomiast to jest jakiś taki mini mindfuck, no bo wchodzi te realne, tak, że jednak ta kobieta to jest to drag i takie zaburzenie dla mnie jest mega queerowe, w takim duchu queerowym, czyli że wiele rzeczy jest podważonych, a nie tylko na prostej takiej podziale, że tu jest ten świat, tu jest ten, tu jesteśmy queerowi, to jest kobieta, to jest mężczyzna. Mnie to na przykład bardzo interesuje i w polskiej sztuce właściwie prawie takich rzeczy nie ma. Ja okazję pisałem na maturze. Myślę, że takich rzeczy też jest w ogóle bardzo mało, w ogóle na poziomie międzynarodowym tak naprawdę. Wiesz co, są nawet jeszcze bardziej jakby skomplikowane, pogłębione, tylko tam to jest bardziej na zasadzie takiej batalii jednych frakcji z drugimi trochę też, na poziomie politycznym, ale też w kulturze, no w Stanach to jest jakby masa tych rzeczy, tylko jest kwestia, co się przebija do mainstreamu. Ale tutaj jest bardziej to skomplikowane, bo Kaśka też jakby stawia to na sobie, więc jakby bierze za to odpowiedzialność jako konkretna osoba, która różne realizuje te fantazje i wchodzi w ten świat, pokazuje pewien problem, coś rozwala, wrzuca granat, trochę wychodzi, a trochę to nagra. I to jest jakby ciekawe. I tego, to nie jest tylko taka czysta ekspresja, tylko zbudowanie jakby pułapki w jakimś sensie. No tak. No i dla mnie to jest na przykład bardzo ciekawe. Mi tego brakuje, nie wiem, no wiesz, teraz ostatnio... Dobra, już będę mówić nazwę. No nie, Daniel Rycharski. Cała nakrętka jest na tym, że jednak on się odwoła do mężczyzny, odwoła się do księdza, do kościoła. Mnie gówno to obchodzi w jakimś sensie, że cały czas musi być wszystko przez polski kościół, a queerowe rzeczy mogą stworzyć nowy świat, pewną utopię, pewne marzenie, gdzie stworzysz to, co chcesz zrobić, a nie koniecznie musisz cały czas się odnosić do tej Polski, do tej traumy i że po prostu
zmuszać się, że jesteś częścią tego. Traumy takie, że nie możesz w ogóle dalej wyjść, wiesz. No, krzyże z ludźmi, znaczy z ubraniami, które niby osoby LGBT. No wiesz co, ja jestem na Instagramie, jest miliony ludzi, dzieciaków, które po prostu się przebierają, w ogóle nie robią tego jako sztukę. Ta ekspresja działa i gdyby dać im pole do tego, żeby to zobaczyć, to te całe te krzyże z tymi ubraniami, ten boltański po prostu przebrany, to wszystko znika, bo to jest w ogóle nie z tych czasów. I sztuczny problem narzucony politycznie, że my musimy być w takiej kontrze, w takim ferworze politycznym, jest opresją, które queerowa nacja jest ponad nacją. To nie jest jakby narodowy problem, tylko to jest, wiesz, bardziej globalny przepływ i budowanie pozytywnego, nowego światu. To jest, co jest najciekawsze, a nie jakby tylko rozwalanie tego. No i jakby dla mnie hasło, że w sztuce marzenia stają rzeczywistością, jest jakby kluczem do właśnie eksperymentowania ze swoją tożsamością i ekspresji i prób nawet z porażką, ale jakby ta krytyka wychodzi przez dekonstrukcję, a nie jest taką prostą krytyką, że nasram na krzyż, teraz tu jest źle, a tu ton. I właśnie ta praca dalej jest aktualna, bo ona otwiera pewne możliwości, które właśnie też w queerowym aspekcie można wyprowadzać. I dla mnie to jest bardzo ciekawe. Też dlatego na przykład na Pomadzie pokazywaliśmy to wideo w ramach queerowego dziedzictwa. Bo ja nie sprawdzam, czy ktoś jest gejem, lesbijką, tylko czy ta praca ma potencjał, który może otworzyć rzeczy nienormatywnie. I dlatego dla mnie dużo tych prac się tam po prostu łapie i powoduje rzeczy. A dyskurs prowadza to do takich prostych, właśnie binarnych definicji. Ja w każdym wywiadzie jestem właśnie, ty mówisz, jak kobiety pytają, nie? Gejów pytają, a kto jest mężem, a kto żoną w związku? A czy pan na przykład się nie bał? A czy babcia wiedziała? A czy mama płakała? A jak pan przeżył coming out? To są wszystkie wywiady, które ja mam w większości. Więc jakby to jest jeszcze inna jakby typ takiego skanalizowania tego. I jak próbujesz robić coś, co idzie w poprzek, takiego właśnie tak jak ja mówię o tym queerowym, to ludzie się tym nie interesują, bo to jest jakby za duża sfera wolności. To jest jakby dowolne, to oni nie chcą tego. To nie jest ciekawe, to nie jest na pytanie na śniadanie. To jest właśnie takie, że niech se tam robią, bo to jest... Dlatego wiesz, punki, anarchiści, to wszystko dzieje się w skłotach, te koncerty, te różne próby. Takie osoby trans, które nie muszą żyć z prostytucji, ale na przykład nie mają tej kasy, często są w tragicznych warunkach też materialnych, no bo one nie są potrzebne, to jest wyrzucone jakby poza zainteresowanie jakby społeczne, czy w ogóle nie jest w tej normie całej. A gej jest już mega normatywny w tym wszystkim. Ja na nowej wystawie, którą otwieram niedługo, pokazuję trzy nagrania właśnie z osobami trans, ale ja musiałem przejść sam swoją całą drogę, żeby dojść do momentu, że mogę jeszcze zrobić platformę dla innych głosów, żeby zrozumieć, jak działa cały ten system normalizowania tego. No i jakby dla mnie w pracach Kaśki od początku jest założona ta otwartość i taka wolność. I dlatego one cały czas mogą działać, bo one nie są łatwe w tym. Ja wiem, myśmy tu też rozmawiały potem wieczorem, wspominałyśmy a propos gender fluidity, bo to jest też taka jakby nowa koncepcja, którą trudno i tak sobie myślę teraz o tym queer, o tym co mówisz i to co robi Kaśka, że ona właśnie ma w sobie to gender fluidity, tak? Bo queer się to wpisuje tak, że ty szukasz, chcesz, wiesz czy to jest to, czy to jest tamto, czy to jest jeszcze czymś innym, tak? To, że to otwiera rzeczywiście na takie różne... że tak powiem, nowe doświadczenia, czy w ogóle nowe pytania tak naprawdę też, bo wiesz, to myślę sobie a propos tych pytań, tak, no bo skoro, wiesz, bo wracając do Andrzeja a propos tej oceny jakości, tak, że dopóki my nawet nie ocenimy jakości tych pytań, czy jakości tych komentarzy, tak, i jeżeli nie, ta ocena nie wypłynie, no to wiesz, zawsze będziemy tak normalizowani według tych starych różnych rzeczy, które były i zawsze będziemy, słuchaj, wiesz, w tym wszystkim, no nie wiem, umoczeni, wiesz, po bagnie i zawsze będziesz miał tą normalizację, więc cały czas... No bo popularność jest uśredniona, jakby to, co jest najbardziej, najgłośniejszy ten, to jest jakby najbardziej, to właśnie, nie zawsze to są ekstrema, tylko właśnie taka pewna... Ale to ja, dlatego, jak ja mówiłam o klonowaniu, to może źle, słuchajcie, dobrałam pojęcie, że chodziło mi bardziej o to, że cały czas się powiela to samo, tak? I że chcesz, a propos tych pytań o ciało, o to, jak się pan czuł, a to z babcią, a z dziadkiem, tak? Zamiast, wiesz, zagłębić się w coś, nie wiem, refleksyjnego, nie wiem, jakiegoś poważniejszego, no zastanowić się w ogóle nad oceną jakości swoich pytań, chociażby w wywiadach, ale tak? Ale większości ludzi to nie interesuje po prostu i dlatego na przykład ktoś, kto miałby to pytać, czy dziennikarz, to już odpada od tego, bo to nie jest w ogóle ciekawe ani fajne.
myślę, że ich nie interesuje, a może też po prostu nie wiedzą, że są na przykład w tych ścieżkach takich, wiesz, które idą, przesiąkasz nimi i tylko o to pytasz, bo nikt cię tak naprawdę nie skonfrontował, tak jak Kaśka robi, konfrontuje cię z różnymi rzeczami, ci jednak, wiesz, uruchamia ten mózg, tak, do myślenia. Mi się wydaje, że właśnie dlatego sztuka jest niszowa i jakby trzeba się z tym pogodzić, bo trzeba naprawdę chcieć, żeby się zagłębić w coś takiego nietypowego. Że to po prostu wymaga wysiłku.